rowerem 339 tysięcy kilometrów. Przekroczone już mam. Skąd jesteście? Z Wrocławia. O, to daleko. I dlaczego? Specjalnie na paradę? Tak, specjalnie na paradę przyjechaliśmy dzisiaj. Z kim? Z mężem, z synem i z dziadkiem naszym wspaniałym, który jest z Jeleniej Góry. Ty też będziesz jechał? Tak. A dlaczego? Bo lubię rowery i lubię jeździć na rowerach z rodzicami. A ty? Ja będę jechać, dlatego że też bardzo lubię rowery. No, lubię przejażdżki. Fajna impreza i myślę, że co roku będziemy teraz już korzystać. Dzisiaj ruszamy w 22 Pradzie Rowerów. Finał, meta jest na 20 wystawie wyprodukowany pod Śnieżką i to też pokazuje, że jak się chce coś dobrego zrobić, znajdują się ludzie dobrej woli i można nawet takie dwie duże, dobre, fajne imprezy połączyć. Tata z córką, który raz? 11. Dlaczego właśnie parada rowerów, mimo że pogoda nie jest najlepsza? Pogoda jest super, bo nie jest za gorąco, jest bardzo ciepło, a to, że deszczyk pada dla ochłody. A dlaczego? Bo fajnie się przejechać ścieżkami w Jeleniej Górze, którymi można zobaczyć fajne krajobrazy, no i można spotkać tych sympatyków rowerów, którzy naprawdę kochają jazdę na rowerze. Dwa najnowsze motory będą prowadzić dzisiejszą paradę. Co to za motory i skąd w jednostce? W dniu dzisiejszym po raz pierwszy będą prowadziły motocykle BMW 1250. Są to motocykle już w nowych barwach, które są bardziej widoczne na drodze, co wpływa bardziej, poprawia bezpieczeństwo w ruchu drogowym. Są to motocykle o mocy 136 koni mechanicznych i wyposażone przez Komendę Główną Policji. Mimo przeciwności pogody, ale myślę, że nie ma złej pogody, wystarczy tylko dobrze się ubrać. Dziękuję ślicznie. Ja również bardzo dziękuję, że mogłem być dzisiaj z Wami, duchem, ciałem, poproszę, no i mam nadzieję do zobaczenia na kolejnej edycji. Tak jest, moi drodzy, daliśmy radę, wygraliśmy z pogodą i za rok na pewno też o tej porze, w ostatnią niedzielę sierpnia i jeszcze raz się spotkamy na bardzo atrakcyjnej trasie. Dzisiaj zapraszam też do odwiedzenia nasze stanowisk. Polacy, Czesi prezentują rzemiosło, arcydzieła swoich rąk. Także jeszcze raz serdecznie dziękuję. Zapraszamy już tutaj razem z organizatorami na przyszłą 23. Paradę Rowerów. Jak było na trasie? Bardzo dobrze. W Łomnicy za dużo lało, ale tak potem było super. Szczęśliwie dojechaliśmy do końca. Chłopaki, jak było? Super. No, bardzo fajnie. Fajna trasa. Nie za bardzo pod górkę, więc no, fajnie. Czyli co, weźmiecie jeszcze w przyszłym roku udział? Tak, na stówę. Wieczór było super, nie ma co narzekać. Trochę zmokłym, ale może być.